Starostatek, bo jesteś ty, mój przyjacielu. Słysząc te tytuły, wszyscy nucimy największe hity Krzysztofa Krawczyka. My nucimy, a gwiazdy już dziś wieczorem zaśpiewają na polskiej scenie. Ze mną pani Edyta Górniak. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Trudno tak, to piosenka, którą pani wykona. I ja jestem ciekawa, jakie uczucia ma pani w związku z tym utworem. Trudne. Trudne dlatego, że to spotkanie z Krzysztofem w takiej formie muzycznej, bardzo emocjonującej, będzie, myślę, że bardzo trudne. To jest dodatkowe zadanie dla nas dzisiaj, żeby jednak nie obciążać takimi trudnymi emocjami, które automatycznie przywołuje w tej chwili nazwisko Krzysztofa poprzez zaskakujące rozstanie, więc będzie to na pewno bardzo trudne wystąpienie dla mnie i dla wszystkich, myślę. Liczę, że publiczność mi pomoże, gdyby się okazało, że mi trochę jednak zabraknie głosu przez emocje, chociaż będę się starała oczywiście panować nad tym, to że publiczność się dołączy tutaj w Opolu i nam wesprze nas wszystkich. W jednym z wywiadów powiedziała pani, że docenia pani kontakt z publicznością, który miał Krzysztof Krawczyk. Tak, on był niezwykły. Ja pamiętam z naszych prób, jeszcze z naszego wspólnego wystąpienia i wspólnego projektu. On ma jakąś taką zupełnie... Ma, widzicie państwo, jak mówię, jakby cały czas tu był. I może niech tak będzie. Krzysztof zawsze porywał publiczność ze sobą. Zawsze, zawsze. To pamiętam, że publiczność go kochała i on czuł tę miłość i czuł to wsparcie. To było bardzo takie wzajemne, piękne. A jaka jest pani ulubiona piosenka Krzysztofa Krawczyka? Wydaje mi się, że na zawsze pozostanie ta, którą wykonaliśmy wspólnie. My Cyganie, co pędzimy z wiatrem. Zostałam zresztą poproszona o reżysera, żeby zaśpiewać ten utwór i nie zdecydowałam się zrobić tego bez Krzysztofa, bo jednak to wykonanie nasze wspólne to był taki ogień na scenie, że myślę, że nic tego już i tak nie pokona i ta scena byłaby szalenie pusta bez niego w tym konkretnie utworze, więc zdecydowałam zaśpiewać inny utwór. Ogień na scenie będzie także dziś wieczorem. Największe gwiazdy wystąpią w Opolu. Pani Edyto, może pani zaprosi naszych widzów? Szanowni państwo, to będzie bardzo trudne, ale bardzo piękne spotkanie. Dziś szczególnie myślę, że dla nas te wartości nabrały dużo szerszego pola zrozumienia i perspektywy. I tak jak dzisiaj rozumiemy, żeby cieszyć się każdą chwilą, to cieszmy się wspólnie tą chwilą z Krzysztofem jeszcze raz tutaj na deskach Opolskiego Amfiteatru. Do zobaczenia wieczorem. Zapraszamy na wielkie widowisko. Dziś godzina 20:15 TVP1.